Siema wszystkim, tutaj znowu Wektor, a to kolejny odcinek Margona na lejcie. Dzisiaj tak trochę sobie do was pogadam, to jakoś mnie natknęło, żeby sobie do was pogadać, powiedzieć wam może też co was czeka w najbliższej przyszłości na moim kanale, bo chyba się szykują naprawdę wielkie, wielkie zmiany. Okej, a w międzyczasie sobie po prostu będziemy szukać obłękanego łowcy orków. Ostatnio tak cały czas sobie go szukam, parę razy mi się udało go znaleźć, zabić. Za każdym razem też się udało, ale niestety jakoś obfitych lotów to ja z niego nie miałem. Kilka razy się trafił pusty, a kilka razy po prostu albo nie ja złapałem tego lota, albo były jakieś tam runy, coś, co nie jest po prostu moim celem. Nie jest moim celem w tym, żeby właśnie go bić. Bo moim celem jest oczywiście Lega, albo ewentualnie jakiś tam dobry heroik. To na pewno bym chętnie przygarnął, a takie tam, no z run nie powiem, też się można cieszyć, ale jeżeli to jest runa unikatowa, to tak średnio. Raz była heroiczna, a heroiczna do mnie niestety nie poleciała. No ale nie będzie, nie o tym właśnie chciałem dzisiaj rozmawiać, po prostu chcę, żeby w tyle coś tam się działo, a ja wam powiem, jakie mam pomysły właśnie na najbliższy czas. Mam nadzieję, że jak zwykle wam obiecam, a potem nie wyjdzie jak wyjdzie. Dlatego wolę wam niczego nie obiecać, no bo potem to różnie bywa. Ale możecie się na pewno spodziewać czegoś nowego, bo wpadłem na pomysł, żeby zrobić coś takiego jak chyba to nazwę Margonem na temat, albo coś w tym stylu, i będę tam poruszał po prostu różne tematy na temat Margonem. Tak, będą to tematy związane na temat Margonem, a tutaj na przykład jak jest ta seria właśnie Margonem na lejcie, tutaj niekoniecznie to mogą, będą różne tematy poruszane, nie zawsze na właśnie temat gry, w którą obecnie gram. Po prostu tak dla urozmaicenia, żeby każdy coś mógł dla siebie znaleźć, bo niektórzy na przykład nie są tutaj na tym kanale dlatego, żeby oglądać Margonem, tylko posłuchać coś ciekawego. I to właśnie Margon na lejcie będzie taka pogadanka, a na temat to będzie typowo na temat moje przemyślenia na temat właśnie gry Margonem, co na pewno się niektórym spodoba. Więc to będzie jedna nowa seria. Następną nową serią, na którą się zastanawiam też, będzie to Margonem takim, chcę to chyba nazwać Margonem News. I tam będzie po prostu można na szybko, to będą szybkie filmiki takie, nie wiem, 3-5 minutowe góra, na których będę wam pokazywał po prostu jakieś nowości w Margonem, jakieś tam newsy. Ja wam to przedstawię, jakby to powiedzieć, jak ja to odbieram i czy to fajne będzie, jak coś będzie nowego wprowadzone, to wtedy tam jakiś też drobny komentarz dodam, czy ja jestem za lub przeciw wprowadzeniu właśnie tych nowości, które tam będą na bieżąco dodawane do Margonu. No bo jakby nie patrzeć, po prostu Margonem cały czas się rozwija i ja to postaram się też zawsze, może bardziej właśnie w tej serii Margonem na temat, skomentować, czy mi się to podoba, czy nie. I oczywiście was też będę zachęcał do tego, żebyście udzielali się w komentarzach i pisali, czy waszym zdaniem na przykład tam nowe stroje Margona wam się podobają, czy nie, itp. Okej, więc to są te dwie serie i jeszcze jedna seria, to będzie raczej taka, powiem, że kontynuacja. Są to te Margonem poradniki, ale też się zastanawiam, żeby podzielić to na jakby takie dwa osobne systemy. To będzie taki Margonem poradnik, taki jakby powiedzieć w pigułce. Będą takie szybkie porady dla was, na przykład jak dojść na dany exp, albo nie wiem, jak kurczę, no nie wiem. No chyba ogólnie jak na dany exp dojść do danego miejsca. Coś w tym stylu, bo nie zawsze początkujący gracze właśnie wiedzą jak dojść na dany exp. A tak to wam to będę tak przedstawiał szybko, żeby właśnie tym początkującym pomóc w ten sposób. I też właśnie myślałem, żeby zrobić takie właśnie poradniki do początkujących, ale to chyba w dalszym, powiedzmy, takim odstępie czasowym. A drugą formą tych poradników będzie po prostu tak, jak już jest, na przykład są te poradniki do tancerza, na które
do których was serdecznie zapraszam, żebyście sobie zajrzeli, jeżeli was obchodzi w ogóle profesja tancerz, bo tam jest to dosyć jasno wytłumaczone, jak tancerzom się powinno grać. Teraz trochę też jest, nawet można powiedzieć, zmian związanych z tym, ale poradnik jak na razie moim zdaniem jest nadal aktualny, więc zapraszam was po prostu do oglądania tych poradników, bo już tam parę osób się odezwało, że im te poradniki pomogły. Okej, tu koleżanka chyba w sumie pisze, że teraz mi co najmniej wysłałem wiadomość na poczcie, niech sprawdzi. Teraz nagrywam, więc tak średnio mogę odpisać. Okej, coś czego już nie pominąłem, to chyba wszystko, co miałem powiedzieć, to w skrócie. Aha, i mogę wam zdradzić, że na następny poradnik, jaki się ukaże, będzie dotyczył maga, bo magiem, można powiedzieć, trochę się pobawiłem, wbiłem ten 140 level i wydaje mi się, że w jakimś tam stopniu już ogarniam tego właśnie maga, tę profesję, i postaram się z wami podzielić, że tak powiem, moimi doświadczeniami z nim. Będzie to niestety taki poradnik dosyć w wąskim przedziale levelowym. Będzie to poradnik tak ogólny oczywiście i także dotyczący przedziału od 100 do 150 levela, bo na tych levelach po prostu, powiedzmy, że w jakimś tam stopniu się znam, zapoznałem się z nimi, a z tymi, powiedzmy, początkującymi levelami tam dokładnie nie wiem, jak to wygląda, bo ja z tego maga, co mam 140 levela, zakładałem dosyć dawno. Wtedy był jeszcze chyba nawet stary silnik, tak? Więc trochę się pozmieniało, dlatego nie chcę po prostu robić takich poradników, że tak powiem, na sucho, bez jakiegokolwiek tam doświadczenia. Tego będzie, te poradniki właśnie dotyczyły tak od 100 do, myślę, 150 levela. A zresztą mogę ewentualnie dopowiem tam, jak to moim zdaniem, albo się dopytam po prostu kogoś, kto tam ma jakiś większy level, jak to wygląda na wyższych levelach, i może wtedy też jakiś komentarz na końcu powiem, jak to dalej wygląda, ale skupię się głównie na tym właśnie przedziale levelowym od 100 do 150 levela. I myślę, że każdemu, kto tam zajrzy na ten film, to pomoże w jakimś tam stopniu. Bo jakby nie patrzeć, przynajmniej moim zdaniem, magia jest jedną z najtrudniejszych profesji do ogarnięcia, jeżeli nawet najtrudniejszą ze wszystkich, właśnie w Margonem. Bo tam i trzeba patrzeć na to, jeżeli chodzi o PvP, to trzeba zwrócić uwagę na to, z kim te PvP, że tak powiem, bierzemy udział, z kim walczymy, i musimy się jakby dostosować pod niego. A na przykład na takim tancerzu przeważnie chodzi o to samo, żeby jak największe krytyki i jak najszybciej gościa zabić. Też test, tam jakieś drobne na przykład zmiany w eku trzeba, muszę robić, jeżeli chodzi o mnie. Na przykład jak walczę tam, przypuśćmy, z Paladynem, to tam jakieś niszczenie energii i many na pewno się przyda, i do tego jeszcze najlepiej jak najwięcej niszczenia pancerza. To jest naprawdę przydatne. No i zawsze, nawet jeżeli jest opcja mieć głęboką ranę albo jakąś truciznę, to też jest miłe, bo jakieś odporności na truciznę wielkie nie ma Paladyn. To zawsze są dodatkowe obrażenia. Trzeba pamiętać, że Paladyna jest bardzo trudno zabić tancerzem, bo on ma dużo właśnie tych kontr i tego wszystkiego. Ale to wszystko tłumaczę w tych poradnikach. Tego serdecznie zapraszam. A i mówiąc dalej o tym poradniku, to chyba na ciebie nie rozpitam, bo nie wiem, po co tu chodzę. Wracając do tematu tego poradnika, do maga. Poradnik będzie mi się, wydaje mi się, że będzie podzielony minimum na dwie części. Jedna część będzie to zapoznanie się tak z ogólnymi zasadami bycia, że tak powiem, magiem, a EQ, jakie moim zdaniem powinno się na takim magu mieć, do jakiego dążyć, a drugi będzie po prostu, druga część tego poradnika będzie polegała na tym, że będę wam przedstawię wam po prostu moim zdaniem, jak umiejętności na magu powinny właśnie wyglądać na tym przedziale levelowym, tak jak mówiłem wcześniej, od 100 do 150 levela. I będzie to 5 zestawów, tak? 100, 110, 120, 30, 6 zestawów, bo no, nawet liczyć nie umiem. 6 zestawów to będzie, bo będzie to 10 leveli do 150 levela.
No i wam tego jeszcze teraz jeszcze zastanawiam właśnie, chyba wam podstawię, po prostu pokażę, może, nie wiem, może albo uniwersalne na PvP i na Expa, albo osobno, jeszcze nie wiem, zobaczę jak to wyjdzie w praniu, że tak powiem, bo na pewno jeszcze, w sumie można by jeszcze zrobić jeszcze jedną część, bo ten film naprawdę wyszedł bardzo długi, bym wszystko zrobił, że tak powiem, w jednym filmie. Nie każdemu by się chciało to oglądać, a tak to każdy będzie mógł znaleźć dla siebie to, co go, że tak powiem, interesuje, czego szuka. Nie będzie musiał tam całego filmu na przykład oglądać, tylko będzie ten film, że tak powiem, podzielony na części. No to więc może nawet będzie trzecia część tego poradnika do maga, czyli jak zrobić na przykład umiejętności na herosów, może nie tyle co na tytanów, bo to też naprawdę się różni. W tym stopniu niestety nie mam jakiegoś dużego doświadczenia, ale myślę, że dla tych, co naprawdę, że tak powiem, są zieloni w tym temacie, to coś tam znajdzie się dla nich, jakieś porady z mojej strony. Bo nie ukrywam, że akurat magiem nie było. Chyba raz czy dwa tam biłem tytana, ale mówię to bardzo sporadycznie. Ale wiem mniej więcej, jakie unki powinno się mieć na takim magu, jeżeli się bije tytana. Chociaż to też tak różnie jest, różnie bywa, że tak powiem, bo to zależy od tytana też, jaki jest. Czy na przykład jest magiem, czy na przykład jest jakimś tam wojownikiem. No bo wtedy na przykład, jeżeli jest jakimś tam wojownikiem czy kimś, ma na pewno więcej SA niż taki, przypuśćmy, tytan, który tam walczy, czy posługuje się magią. No jeżeli na przykład, przypuśćmy, idziemy na arcego, to raczej trzeba mieć tam bardziej leczenie niż, chociaż chyba aurę SA też się przydaje mieć. Ale arcy naprawdę potężne, na przykład potężnymi tam, że tak powiem, żywiołami się posługuje. Trzeba się na to przygotować, a o dziwo też może uderzyć z fizycznego, tak powiem, z fizycznych obrażeń, co moim zdaniem jest trochę dziwne, no ale skoro administracja stwierdziła, że tak ma być, no to tak jest i niestety tego nie zmienimy. No więc to was czeka, myślę, w najbliższej przyszłości, chociaż u mnie z tą najbliższą przyszłością to różnie bywa, nie ukrywajmy. Nie wiem, kiedy był ostatni odcinek, jakiś tam wrzucony w ogóle na kanał, pewnie jest miesiąc temu, może trochę krócej. Ja może nawet miesiąc, nie, ale z 3 tygodnie. Nie wiem, bym musiał to sprawdzić, w każdym razie trochę czasu minęło. Wiem, że na pewno was to w jakimś tam stopniu zirytowało, że bo daliście w końcu tą łapkę, przypuśćmy, w górę pod jakimś moim filmem, albo na przykład zasubskrybowaliście mój kanał, a ja, że tak powiem, nie staram się, może się staram, ale nie zawsze po prostu mam czas. No a wy wtedy czekacie na film, a filmów tutaj nie ma, no. Postaram się jak najczęściej te filmy wrzucać, ale jak mówiłem wcześniej, nic nie obiecuję, bo potem to wszystko tak obiecam, a nic z tego nie wyjdzie i potem mi tak głupio ogólnie, że coś wam obiecuję, a nie dotrzymuję słowa. No. Więc to było tak w skrócie właśnie, co was czeka. Już chyba to mówiłem raz, ale powtórzę dla tych, co nie słyszeli. No a my w międzyczasie szukamy tego oba, szukamy. Chyba go nie znajdziemy. Jest weekend. W sumie to wrzucę pewnie jeszcze w ten sam dzień, jak nagrywam, myślę. Sprawdźmy, czy wszystko się nagrywa. Nagrywa się. Więc jest ok, bo na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że jakiś tydzień temu próbowałem nagrać odcinek właśnie. Właśnie chciałem wam to, co teraz nagrywam, co w sumie właśnie drugi raz już nagrywam, bo wcześniej coś mi się nie nagrał dźwięk, nie wiem czemu. Na początku się nagrywał przez pierwsze 5 minut, a potem przestał się nagrywać. Mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. Chyba nie jest. No potem to sprawdzę, miejmy nadzieję. Bo nie chciałbym tego już trzeci raz powtarzać. Bo to już też mnie trochę, że tak powiem, denerwuje. O nie, wyłączyłem chyba Steama i będziecie mieć dźwięki zaproszeń właśnie od Steama, bo gram nieraz sobie trochę w CS-a. W sumie to więcej brat gra niż ja. Ja to tak okazyjnie. Ogólnie ostatnio mało gram właśnie i w Margonem. W ogóle mało czasu na komputerze spędzałem i może też dlatego tych odcinków tak nie ma często. Ale mam nadzieję, że się poprawię z tą regularnością jakby tych wrzucania tych odcinków na właśnie kanał. Bo właśnie, jakby nie patrzeć, to podstawą to jest
systematyczność, jeżeli ktoś chce tam jakoś bardziej się wybić na tym YouTubie. Ja po prostu jak na razie nagrywam to z moje, powiedzmy, takie hobby, to właśnie nagrywanie tych filmów dla was. I tak dla mnie nawet miło spędza się czas tam, mówiąc do was, żebym miał tak grać i patrzeć się w monitor, że tak powiem, bez jakiegoś celu. Widzimy, że ktoś sobie tutaj stoi. No, 146 level, ale jakieś pewnie dobre kuma. Nie ma jakiegoś specjalnego, stoi pewnie z kimś. Albo po prostu ma się tutaj zrespić właśnie obu i dlatego tutaj stoi w tym miejscu. Bo jak wiecie, albo może ktoś tam, nie wiem, bo dopiero z początkującym w Margonem, są takie zwoje właśnie, które pokazują, gdzie się ma zrespić tam Heros. Na szczęście nie pokazują dokładnie, o której godzinie się ten Heros ma zrespić i tak powiem, w którym miejscu, tylko daną lokalizację. Nie podaje dokładnie kordów, to są kordy właśnie, tylko podaje na której, że tak powiem, na którym poziomie albo na jakiej mapie się może zrespić. Się zrespi, a nie może. Tylko nie podaje też dokładnie o której, no i my tak mówimy, na jakich kordach. Dlatego potem tak ludzie stoją na przykład na jakiejś mapie w kilku miejscach, gdzie ten Heros się respi po prostu. No. Niestety ja takiego chyba zwoja nie mam. Zwoju w sumie. Chyba nie mam, bo zużyłem to zwoje. Tak, mam jakieś depozyty ożywiające, poczty i nic poza tym. Ale miałem też kiedyś te zwoje, chyba nawet były, o ile się nie mylę, chyba w jakimś kodzie właśnie. To był nie PC format, tylko CD Action. Tak, w CD Actionie chyba nawet tym, co był ten strój, mogę wam pokazać. To właśnie był właśnie taki zwój 5 użyć. I to nie pokazuje wam każdego Herosa, tylko tak powiem, dla waszego przedziału levelowego pokazuję wam Herosa. Mi bym teraz pokazywał oczywiście obo. A jeżeli bym już wbił tam ponad 13 leveli, to by już mi by pokazywał właśnie Atalię. Ok, jak widzicie, też kupiłem właśnie sobie taki strój PC formatu, że się teleportujemy tutaj, bo ja lubię sobie zacząć poszukiwanie właśnie Herosa od tej mapki. 160 level, no sprawdźmy jakie megu. Całkiem dobre. 3 legendy. No, trudno byśmy mieli takiego zabić. Maciej by nas zabił na 160 levelu. W końcu. Chociaż nie ma jakichś tam na 160 level tych itemów, ale jest ta przewaga levelowa. To chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć. A jeszcze mogę się z wami podzielić taką informacją, że udało mi się dostać do klanu. Właśnie. Możecie zaobserwować. Pozdrawiam wszystkich klanowiczów, jeżeli ktoś to w ogóle ogląda. No trochę czasu mi to zajęło, żeby się dostać do tego klanu, ale nie żałuję, naprawdę fajni ludzie. Bo ja nie szukałem klanu, żeby po prostu być jakimś w klanie topowym, że tak powiem. Tylko fajnych ludzi. Myślę, że takich właśnie klan ten tutaj znalazłem w tym klanie, takich ludzi. No zobaczymy. Tylko ja to akurat jestem o takich porach, że tak powiem, co już każdy schodzi z komputera, a ja dopiero na komputer wchodzę. Tak dosłownie to tego nie bierzcie, ja nie wchodzę na komputer, tylko po prostu jak zaczynam grać, to o tej porze to najczęściej ludzie chodzą spać. Tak to już ze mną bywa. To jest jeden, widzę. Ale ogólnie zauważyłem też, że w Margonie mniej trochę ludzi, przynajmniej na klasie gra. Ale teraz jak była ta właśnie ta promocja tego PC formatu, tak mi się wydaje, że nawet trochę więcej jest tych ludzi. Czy może pójdziemy jeszcze zobaczyć w Itchon, jak to wygląda, czy są jakieś wielkie tłumy, czy nie. W weekend oczywiście jest tych ludzi więcej. Tutaj ktoś tam się znajdzie. Trochę ich tu stoi. Nie jest jakoś ich dużo, ale trochę ich stoi. Okej, myślę, że już wam wszystko tak w skrócie przedstawiłem. Niestety nie udało nam się Herosa znaleźć, trudno się mówi. Ale do zobaczenia oczywiście w tych następnych moich filmach, które mam nadzieję jak najszybciej się pojawią. Tak jak mówiłem, pierwszy raczej film, jaki będzie następny, to będzie właśnie poradnik do maga. W jakimś fajnym, to myślę, jakiejś fajnej formie muszę wam to przedstawić, dosyć czytelnej, żebyście nie że tak powiem, bez celu nie patrzyli się w ekran. Okej, więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć!